The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin, and ending in a bloody mess, pregnancy tests, and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. Their children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. Identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for his taste. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which is being given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their grey semi-erect chests. Quite. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Bye.
No dzień dobry, mili państwo, witam was ponownie bardzo serdecznie na kolejnym streamku. Słuchajcie, planowo ruszamy o godzinie 20, więc myślę, że możemy od razu zaczynać, zaraz się łączyć z Listwą i z Max, którzy już prawdopodobnie grają. Ja dopiero dotarłem do domu, więc nie mogłem się wcześniej włączyć. Natomiast, no tak jak widzicie, będziemy dzisiaj kontynuować zabawę w farmę. Ale nie będziemy kontynuować tej farmy, która była na ostatnich dwóch streamach, jakby stwierdziliśmy, że popełniliśmy tak wiele błędów ucząc się tej gry, że musimy najzwyczajniej w świecie zacząć od zera, więc myślę, że Listwa zresetował serwer i będziemy dzisiaj stawiać wszystko od podstaw, jak gdyby teraz troszeczkę bardziej racjonalnie podchodząc do naszych wydatków, do tego, jakiego sprzętu potrzebujemy, a jaki jest po prostu naszym dziwnym kaprysem. Jestem ciekaw, bo przez te 50 minut na pewno zdążyli już całkiem sporo zrobić, więc pozwólcie, że ja może nie będę już teraz przedłużał, tylko połączę się z nimi i dowiem się, jak to wszystko wygląda. Hehehe, Herager. Dzień dobry. No cześć, mordo. No co tam? Cześć, Kamil. Czy my robimy nową farmę? A jeszcze nie zrobiliście? Ja... No wiesz co, chciałem zająć... Po co ja to kultywuję? Chciałem Maxą zająć czymś, żeby po pierwsze zrobiłaś to strasznie chujowo, a po drugie chciałem, żebyś się nauczyła. No. Ej, no patrz, to w ogóle są pasy takie niezaorane. To jest sztuka, rozumiesz? Sztuka mięsa. Sztuka jest niepraktyczna. Ale to Kamil... Oho, to my... zaczynasz? Tak, podejmuję. Musimy mieć plan. Dobrze, to planem jest zresetuj serwer. Nie, nie chcę serwera resetować, bo chcę, żeby nie chcę w Ulpiemu wyjebać, ale możemy wywalić naszą Ukrainę i stworzyć po prostu nową, jakby... Nowe gospodarstwo. Nowe gospodarstwo, dobra. Ej, ale w Ulpie jest na minus 100 euro w ogóle funduszu. No to faktycznie, to nie niszmy mu, zapracował sobie, niech teraz ma. Nowa kura, warto jest połowę ceny zakupu, kosztów transportu. Jezus Maria, Eziak, skąd ty kurwa wiesz, ile jest warta nowa kura? Kura? Kura, czy... warto jest połowę ceny zakupu, 25... W ogóle jak się podaje widełki, to zwykle najpierw się podaje niższe, potem wyższe. Widełki 25 do 15 są bez sensu. Kurczę, Listwa, ja nie wiem, czy masz świadomość, ale Paw zaczyna opowiadać historię o tej drugiej barmance u mnie na czacie. To niech opowiada. Czy mam go zbanować? Nie było go tam, więc gówno wie tak naprawdę. Czy to są ploteczki z cybermachiny? Tak, tak. Super. O kim tym razem? O Listwie. O Listwie. Nikogo tam Paw nie było. Listwa, byłeś barmanką w cybermachinie? Tak. Kamil, ciebie też tam wtedy nie było. Okej. Okay. Nikogo nie było oprócz Szymona Binkula, ale on... Nie, no, bo czym się zastanawiał, kim się... To znaczy, kto się mną zaopiekuje, jak się schleje na jemie i... Okazuje się, że Listwa jest dobrym kandydatem. Nie, czat się zastanawiał, tylko Paw stwierdził. Więc to musimy odróżnić Pawa od reszty czatu, tak? Ja powiedziałem, że nie ma z tym problemu. To źle Kamilem brzmi się Listwo. Umiałem po pijaku zaopiekować. Oooo. Ale też nie będę wytykał, co robił na kurde w cybermachinie, no. Jak był, na przykład na IEM-ie. No w Poznańskiej jestem grzeczny. No, a na kurwa w Katowickiej to już nie. No, ale to na wyjeździe to się nie liczy. No wiem. Dobra, więc tak. Co się wydarzyło w Katowicach, to mochi kebab. No właśnie. To pierwsze jest w sumie śmieszniejsze. Dobra, ja zaraz wrócę, wy tam ogarnięcie to są, żeby dobra. Coś. Tak, ogarniemy. To robimy tak. Edytuj gospodarstwo. Nic nie mogę zrobić. Mogę opuścić. W tej grze jak się biega bez traktorka, to powiem ci, że jest symulator jakiegoś takiego wilkołaka, nie? Jesteś nisko zawieszony kamerą, zapierdzielasz nienaturalnie szybko. No, to prawda. Chyba, że grasz na padzie. Wiesz, że grasz na padzie, to strasznie wolno się chodzi. Ale na padzie się gorzej robi 360 headshoty. To prawda. Ej, mam głupie pytanie. Jak się tworzy nowe? Jak się usuwa gospodarstwo? Dobra, resetuję serwer, w dupie mam. Jebać Wulpiego. No Wulpi tak już się nie odzyska, jak jest na minusie. No powiedzmy sobie szczerze. Restart. Ja. Uwaga, robię to. Cześć, Kacper. Cześć, Kalia. Dzień dobry. A ty też odpaliłeś live? A i owszem. Ja się najpierw ze swoimi przywitałem, dopiero potem do was dołączyłem. Musisz opuścić. Nastąpiła utrata połączenia. To jest oczywiste. I to już jest zrobione, czy ty dopiero musisz coś zrobić jeszcze? Nie wiem. To spróbuję dołączyć. Chyba powinno chodzić. Gorzej jak się okaże, że jakby... Musisz zapłacić jeszcze raz. Nie, że musisz zapłacić, tylko że zresetuję serwer, ale jakby się zapisało wszystko na nim i tak, nie?
No, giera na razie zniknęła z listy. Nie ma nas. No nie, faktycznie nie ma. A może zrestowało też od razu tytuł pokoju? Cześć, Cichy, dzień dobry. Nie, 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 nazwa jest taka sama, wiesz, tylko może region się na przykład zmienił. Z jakiegoś powodu. Może, może. Bo to właściwie... Sorry, mogę ostrzegać. Cześć, Łosiu, hejo, hejo. Cześć, Pompa. Łosiu. Z Pafem się już nie witam. A żegnasz się z nim dalej, czy też już nie? Nie. Nie. Coś ci zrobił? Tak. Opowiadał twoje historie publicznie jako Szkanuje swoje. Mnie. Ja zacznę jego opowiadać. Unable to restart game server. No nie. Czemu? Cześć, Morcik, hejo. No connection Elo, to server failed to connect. Ale super. Czyli zepsuliśmy teraz serwer i nie mamy na czym grać. Cicho bądź. Nic się nie dzieje. Wszystko jest wspaniałe. Dosłownie nic. Chwilę mnie nie było. Dosłownie nic się nie dzieje. I to jest problem. Pogadajcie z tam z czatem. Cześć, Ażur. Jak robić burdel, to tylko na wyjeździe. Podstawa podstaw, gą się paw. O, jest serwer. Ale Magda będzie u siebie. Jest serwer, właśnie. Tak? Jest pod inne? Jest taka sama nazwa, chyba hasło chyba też takie samo. Listwa tak, no to nic nie popsułem. Odwalcie się już ode mnie. Ostatni raz dzwonię, gram. Dobra, inne, tak? Jest zapisane wszystko. No, widzę po statusach. Chodzę na to samo, tak? Dobra, to tutaj to musisz opuścić. Dobra, to najwyraźniej muszę opuścić. No to pousuwaj gospodarstwa, tak jak mówiliśmy. Rozmawiajcie ze mną, halo! Halo! Co mam robić? Kamil, czy ktoś teraz mówi? Wbij na serwer, tak jak wcześniej. Okej. Ale dobrze, przydał się taki restart, refresh, wiecie o co chodzi. Zawsze od razu tak się czuję świeższy. Jak taki prysznic, nie wiecie. Prysznic tak, dla prysznic. Komputera. Zapłaciłbyś, żeby zobaczyć mnie na normalnym traktorze na żywo? Ale musiałbym nim jeździć, czy tylko w nim siedzieć? A nie masz zdjęcia z PGA na przykład na tym traktorze? Nie, nigdy nie wchodziłem. Zresztą no, to się ja środka. Możecie mi zapłacić. Serio? No tak, no ja jestem co roku jest ten traktor, to sobie robię fotkę do cukru. Kurde, ja nie mam żadnego zdjęcia z PGA. Jak to się udało zrobić? Ale dziwny ul. Opuść gospodarstwo. Ja też mam to zrobić pewnie? Mądralo. A nie, przepraszam, ja muszę się zalogować jako admin. Jako administrator. Okej. Okay. O, dobra. To usuwam. Ej, ale Wulpi nie jest na minusie. Ma 354 euro. A, to zarobił przed chwilą. Może. Ale opuściłem gospodarstwo w każdym razie. No, ale Becha Butchers... No, zobaczcie, w dupie stąd. Co robi? Usuń z gospodarstwa. Coś pracował chociaż tym razem? Bo ostatnio jak się zalogował, to sobie stał z boku, tylko się przyglądał, jak my pracujemy. Masz tylko schlania na PGA? Albo mi się wydawało. No, wydawało mi ci się, bo nie piłam na PGA. Cześć, Wicie, dobry wieczór. Okej, stworzyłem nowe gospodarstwo, mamy teraz 1 250 000 do wydania. Proszę się dodać. Naprawdę, Madzia Lop nazwałeś. Co? Nic. Madzia? Naprawdę Madzia? Oj, pojaw się, kurde, w kato. Ojejku. Oj, pojaw się. Daj znać, o której będziesz i gdzie. Zrobimy ja bramę na wjeździe. Z kolegami. Specjalnie założę glany, zobaczysz. A kurde, mam gdzieś, stary. Takie dziurawe, nie? Nie wątpię, okay. Razem z koszulką systemowy down. Co ty? A się w różowych tak. Wylało. Dobra, jakie bierzemy te tereny? Masz kierownika? Max, czy ty chcesz być kierownikiem? No oczywiście, że chcę! Proszę, co będę musiała robić? Kupować rzeczy w sklepie będziesz mogła w sumie i kupować. W sumie wszystko będziesz mogła robić, nie? Super. I uważasz w skali od 1 do 10, jak bardzo nierozsądna to jest decyzja? A można od 0? Czy ta pierwsza farma niczego ci nie nauczyła? I teraz tak. Kupmy owieczki! Kupmy te same gospodarstwa. Słoneczniki! Słoneczniki! Co wy na to, żeby zrobić gospodarstwa? Okej, okay, ja jestem kierownikiem, więc nie wiem w ogóle, czemu się odzywasz. Więc sprawa wygląda też tak. Jestem kupujemy. Kupujemy. Może usuńmy to gospodarstwo. Jest dobre. Wytrzymam nawet temacie. A może by zrobić te małe tutaj, chcecie?
No to możemy od tego zacząć. One nie bez powodu są zaraz przy spawnie, nie? Jestem przekonany. No, może tak. A tutaj coś jest, w ogóle bawełno. To jak chcesz się skosić, to możecie. No kurde, idę. Tysiąc dajcie mi traktor i jadę w świat. I tutaj też jest coś do skuszenia. Są słoneczniki. Mój na ręcznie? Gdzie? Także już są zasiane. No, na ja bym chciał szarpać za te krzaczki właśnie. Nie wiem, wchodź tu i zbierać te bawełnę. O, misiaczki, rośnijcie. Przyjdzie na was pora. Przyjdzie na was pora. Dobra, to kupmy te, to ja kupię. Kupię 20... O, to wszystko się kupuje te pola, tak? O, super. W sensie co, kupiłem są teren? Pakietem? Tak, te trzy są pakietem. Czemu mi odjeżdża mapa cały czas? Nie wiem. O Jezu, idę śpiewać. Mogę jeszcze kupić 19 w sumie. Dobra, wyciszony. Mogę sobie pozwolić. Destination Armageddon. Pan Rasus, o, pana to dawno nie było. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, 23 miesiąc, jeszcze jeden miesiąc i będziemy wspólnie 2 lata. Witam, witam, dziękuję. No dzięki, no dzięki. No, no jak gdyby, to jest dla mnie, wiesz, dodatkowe kliknięcie za każdym razem i odrywanie się od grupy. Dlatego tak reaguję. Natomiast oczywiście nie mam z tym problemu. Dobrze, wróćmy do nich. Czy ja mogę się czymś zająć? Tak. To nie, nawet by tak? Na tym to polegało właściwie. Po to się tu dzisiaj zebraliśmy. Co można zrobić ze słonecznikami? Ej, bo tutaj są ogólnie pyry do zebrania, nie? Można by to zrobić. Pyry. No nie marnujmy tego, co jest, nie? Tylko pozbierajmy. Tylko pytanie, czy tak. Na przykład do bawełny nie potrzebujemy jakiegoś super specjalnego sprzętu? Tak, potrzebujemy specjalny sprzęt do bawełny. Technologia uprawy bawełny, widzę taką kategorię, i to kosztuje pół bańki, stary. No ale to możemy wynająć, przecież nie no, możemy kupować. Koszt wynajmu to są 24 tysiące. No to jest easy, nie? Czy mam to brać? Tak, tylko dowiedz się najpierw, bo to ogólnie nie wiem, czy jest chleb. Sorry, wszedłem na stream i w tym momencie stwierdziłeś, że jesteś kierownikiem i mi się przypomniało takie coś dziwnego. I tutaj możesz sobie, wiesz, jakby bawełnę i trzcinę cukrową kliknąć. A, jest napisane, że trzeba zbierać za pomocą specjalnego kombajnu. No, no dobra, to bierę go. Napisane. To jest tylko jeden w kategorii, więc... Jest moje sprzęciwo. Ja ale zobacz, czy to jest urośnięte już jakby, bo może... Wygląda na to, że jest. Uuu, pójdźmy tam. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Ciemno. No bo szybko się robi ciemno, jak jest 120 czas. Dobra, bawełna jest gotowa do zbioru, to ja ten czas może zmniejszę. O. Latarki, tak... skąd macie latarki? Na F jak latarka. Tak, dokładnie. Nie myli z klawiszem H, bo on wynajmuje pracowników. O, upsi. A co można zrobić ze słonecznikami? W życiu się nie zwróci ta bawełna. Potrącić traktorem. O, czym ja zaryłem tam? Aha, bo to jest takie duże. Ryjem. Czemu on skręca sobie w lewo? A czemu Paw opowiada tylko o mnie żenujące historie, a nie o tobie? Nie wiem. To się listwa szacunek nazywa. Szacunek. No i w sumie to co? No mam jeszcze... O, się tym jeździ strasznie. 24 pola, na którym rośnie i też ziemniaki. Nie, Kacper, na rajda mamy full i nawet z nadwyżką niestety, więc na ten nie. Jak chcesz się na kolejny załapać, to zapraszam na Discorda, tam czasem się dogadujemy. A można tak ręcznie zbierać na przykład? No właśnie fajnie by było, nie? Tak. No. Wziąć tak osła, pług, zaorać. No spoko, znajdzie się tu jakiś. I wiem, co można zrobić. Można by skosić trawy naokoło. Ej, czy można powiększyć se pole? Jakieś drewno pocięte leży na ulicy. Dobry. Jak drewno pocięte leży, gdzie ty jesteś? Ej, dajcie mi jakiś sprzęt, chcę coś robić. Możesz sobie wynająć sprzęt pod P. Tylko wiesz, z głową, żeby to było, nie? Byłoby no, tylko zaksięguj wszystko dobrze. Mhm. Pod P sobie wynajmujesz. Zwierzęta. Dobra, przyspieszę, niech te ziemniaki rosną, bo kurde. Dobra, co mam zrobić? Bo oni nie pomagają, nie? Dobra, nawiezienie ziemniaków jest 0%, więc trzeba nawieźć ziemniaki. Możesz nawieźć ziemniaki na polu 24. Do tego potrzebujesz nawozu. I traktorka. Na traktorka i czegoś do nawożenia. Urządzenia do nawożenia, czyli nie wiem, nawoźnika. Rozumiesz? Mhm. Dobra, no to w tym celu... Niebieski.
Niebieski. W tym celu musisz sobie tak, najpierw kupić nawóz. Mhm. No to ja już to zrobię. W sumie to ja to zrobię, będzie szybciej. Super. Wiesz co, zrób wszystko, po prostu mi to daj. Worek z nawozem. Jak tam zdrowie? W porządku, do przodu, polepsza się. Zawsze sobie możemy zrobić jakieś zleconko dla kogoś. Ja już nie chcę dla kogoś robić. Technologia uprawy buraków. Nie, bo to nie są buraki, tylko ziemniaki. I czekaj, bo to są w ogóle też jakieś specjalne siewniki. Obciąć łęciny. O kurwa, co? A na poważnie to najpierw kup czarny ciągnik. Czemu czarny? Może być różowy. Jezu, jak to kręci bączki strasznie. Dobra, bo kurde, dlaczego ja Kamil już może czymś jeździć, a ja nie? Możesz, bo Kamil się zainteresował potrzebami farmy. Bo ja farmy. Nie umiem! I zaraz ci znajdę nawoźnicę. Idziesz daj pod sklep, rzeczy. Naciskasz P i kupujesz rzeczy. Nie, aha, sorry. Dobra, tu masz opryskiwacz nawozowy, wypożyczony. I zaraz ci jeszcze zrobię... Dobra, pytanie, bo nie mam kontrolek do używania sprzętu, a zawsze były i były bardzo przydatne, powiedzmy sobie szczerze. Kontrolek do używania sprzętu? Co no. To znaczy? A, że to po lewej w górę? A to nie wiem, musisz sobie gdzieś w opcjach zrobić, pewnie sobie włączyłeś. O, jak opcje. I jak opcje. P jak nie, P. Dobra, dostaniesz mech skurde stara. To jest... Najlepiej! Jak się i teraz musisz popylić do sklepu. Okej. Okay. Tam powinno wszystko stać. Tam będzie wchodzić do ciągnika, bierzesz przyczepkę, ładujesz pojazdu. Zawartość. Kuźwa, i to jest do uprawy bawełny, takie wielkie. Wow. Kamil, jak w ciebie wchodzę, to znikasz. Jezu, wyobraziłem to sobie. Ja też. Czyli a potem nie ma. No taki byłby dźwięk właśnie. Poczekaj, może to już działa w takim razie, zobaczmy. Czemu decyzję? O, chciałem dać decyzję słoneczniki! Ej, miałeś iść po coś. Nie ma. Jedyny jak pomoc. Stoi ci na głowie. Nic nie działa, bo Magda nie szanuje widzów. Dokładnie tak. Zwy role, no nie? Idź nawozić. Dobra, idę też do sklepu, idę w sumie. Aha, sklep, tak, dobra, idę. W sumie a czekaj, nie muszę iść. Jak? O, weź se tab wciśnij, to się sama przeniesiesz do traktora. Dobra. Ja chcę kontrolki, halo. I pensje pracowników. Już ktoś kogoś zatrudnił. A, ja teraz naciskałem wszystko, więc H również. Ale ja nie mam kontrolek, więc nawet nie mogę sprawdzić, jak ich zwolnić. Oglądać Wolcena. Ale ta gra jest nudna. W ogóle jest średnia i wszyscy ją hejtują. F1, dziękuję panu oszust, mam. Włącz Combine B. Zapierdziela to już? Okej, udało ci się. Teraz zapierdziela. Musisz podjechać pod to i chcę napełnić, czujesz? Teraz zmieniam sobie ten pomacik, pięknie. Nie uwierzyłem. Dobra, którymś guzikiem to się robi? No nie wiem, którym to musisz się znaleźć. Napełnij. Napełnij, no. O, i się napełnia. Okej. Okay. Dobra, jedziemy z tematem. Na pewno nawozik? Nawozik. Na pewno. Podwozik. Ach. Też sobie wezmę starą. A to faktycznie zbiera. Tylko to przemalowuje. Czy możemy zrobić dzień? Dzień dobry, dzień dobry. Możemy. Chyba mogę go ustawić, żeby nie było nocy. Najpierw wyłączyła, a później czemu nie wydajecie punktu? I tak nie wydajecie. Trudno. Dobra, to co mam z tym zrobić teraz? No i zanawieź pole z piramidami, to mniejsze. To... A, z ziemniakami. Tak, tak. Fajne, podoba mi się. Mogę tak całe życie. Zostaję rolnikiem. To od czym zostaniesz dzień? Rolnikiem, Kamil? Właśnie nie wiem. Bo jak się jest rolnikiem, to ma się daleko do żabki. Ale masz traktor. Ale nie no, na wsiach są żabki przecież. Tak? No, dla niektórych są, nie? To dla mnie nowe doświadczenie. O, jest dzień, widzicie? Chcieliście dzień, macie dzień. Możecie dzięki. Włączyć latarkę. Ej, fajnie, bo ta bawełna to sobie odrośnie, z nią nie trzeba nic teraz kombinować. Można sobie ją tak. Nawieźć na przykład pewnie. Zbieraj na cytat. No zrobię ten cytat kiedyś. Multistream!
Właśnie składa nie odpaliliśmy pewnie, nie? Ja nie no, jak mamy to zrobić? No właśnie. Aha, faktycznie. Ojej. Pewnie pamiętałeś, że chciałeś nam dosrać. No oczywiście, teraz się smyram po sutach. O, tak. Pokaż. To wbij na streama. Najpierw z hostem. Te hosty generalnie gówno dają. Dzień dobry. Wiem, jak gdyby po trzech minutach już nikogo nie ma z tej puli nigdy. Tak. Ale to kiedyś działało, a potem teraz coś tak jakoś od pół roku w ogóle, to nie ma sensu. Ale to jak gdyby coś się w funkcjonalności zmieniło, czy w mentalności ludzi? Coś się chyba zmieniło w funkcjonalności, bo są... Teraz się liczą jako unikalne wyświetlenia ludzie z hosta, wcześniej się nie liczyli. Okej. Okay. Cześć, Dzibur. Nie wiem, o co chodzi, ale... Grzybul, ty zdrajco! Oni pewnie są na kilku kartach wszyscy. No wiem. Ej, a co ty tu stoisz z tym traktorem? Zbiję. No zapierdalaj do roboty. Przerwę mam, halo. Ja tam przerwę. Dawaj, pracuj. No już, już, mamo. Kierownicy też muszą można pracować, kraść samochody co się porobiło. Co? Można kraść auto jak GTA. Najlepiej, zróbmy tak. Najgorsze, że nie można pociągu ukraść. No nie? No. Ale to jest daleko ta nasza farma, no ale dobra, jakoś tam. No nie jest daleko od sklepu, ale na przykład nie jest daleko od punktu, gdzie się sprzedaje wszystko, nie? No tak. Cisnę z tym na tempo macie. Kurde, ale w tempo macie. Dobrze. Dobrze. Teraz zdrajca. Mieć 3 dni wolnego, cieszyć się na ten czas i co kurde felek rozkłada mnie choroba. Bez sensu. Najgorzej. Magda ma swoich niewolników na farmie? Tak. No za co? Ale nie mówmy tego im głośno. Cicho, bo się kapną. Po prostu lag Twitcha jest. No dokładnie. Nie wiem... Ja wiem, że chcesz nam pokazać swoje umiejętności drifterskie, ale w ciągniku to bardzo trudne. No, jak to trudne? Tak, tym bardziej można się popisywać. No właśnie. Nie wiem, czy tutaj się da driftować, nie? Ale na pewno. To się chyba takich prędkości nie osiąga, żeby móc driftować. 6000 kredytu? Co? Tak. Czy my już wydaliśmy połowę siana? Czy wy kupiliście rzeczy zamiast je wypożyczyć? Ja nic nie kupiłam. 300 tysięcy kosztowało to pole. Aha. Potem, no. Dobra, to w takim razie gdzie kolejne 300 tysięcy? Nie wiem. Na pewno na drugie kurczę, pole. Kurczę, bo mi się 19. skończyły kosmetyki i ciuchy i musiałam dokupić, no wiecie, rozumiecie? Jesus. Ej, czekajcie, czy mi się wydaje? No to trudno, to przez pół roku będziemy jeść bawełnę. No, to wasza sprawa. Usuń łęciny, kurwa. Spierdali mi traktor, ja czekajcie. Jak ja to zrobiłem? Czemu mi ucieka mój samochód? Spokojnie się biega dużo szybciej niż jeżdżą pojazdy, na szczęście. Oszust! Fucking nie wezmę cię na pakę. Nie. Nope. Ej, weźcie im też jakieś sprzęty, kupcie. Komu? No im. Reszcie. Bo oni mają co robić? Co to jest? Dobra, musimy... Pensje usunąć... pracowników, zwolnić! Trzeba usunąć łęciny. Z pola numer 19. I do tego służy urządzenie do usuwania łęcin. Łęcinator. Jestem na ziemniakach. Czy to są ziemniaki? Tak. I to jest tak, musimy wziąć... obciąć łęciny. A się uparł na te łęciny w ogóle. Trzeba to zrobić, żeby ziemniaki zebrać. W nienawiści do łęcin tak zostałem wychowany. No, proste! Chyba, czy jest taka wieś jak łęciny w Polsce, na pewno jest. Na pewno jest. Trzeba je usunąć. Kupiłem i teraz tak, trzeba mały ciągnik wynająć. Powoli, wezmę faworita, wygląda wspaniale. Dobra, to ja pozbierawszy. I co teraz z tym? To gdzieś, nie wiem, mamy... przechować? Ej, stop! Czemu? Nie, stop! Ja muszę zrobić inspekcję pola teraz. No. No zdrowe, dobra. W takim razie sobie nawiążę coś innego. To. B. O, no, dobra. Sprężystość w normie, dobrze. Jadę z tym. Ty jesteś sprężystość w normie. Patrz jak wygląda to pole, jak już jest po zbiorach.
Mekson, bo to nie sprawdziłaś, to trzeba usunąć Łęciny. Łęciny, kolonia w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim w połowie olsztyńskim w gminie Olsztynek w latach 1975-1998. Bez sensu znawożenie tego, bo to są Łęciny. Jesus. Im dłużej się mówi słowo Łęciny, tym głupiej o to brzmi. Czym ona tu nawozi? Da poza... Czy ja, mamy gdzieś guanem. Więcej bawełny? Nie, tu nie mam bawełny. Czy co? Ale własnym? Przecież dojrzałych się nie nawozi, halo! Podeczniki są gotowe do zbioru. Na każdym etapie wzrostu można naczyć gównem. Dokładnie. To ja przejdę się. Jest zebrane. Czyli to trzeba skultywować teraz, tak? Słoneczniki. Dobra, to czekajcie. Zrobimy tak. Dobra, dobrze, Adam. Upuszczam nawozownik, jadę po kultywator i kultywuję pole bawełny. Ale czekaj, bo to bawełna się zbiera, nie trzeba kultywować do nowa, nie? Nie, ona już była w porze do zbioru. Nie wiem jak z jej jakością, bo nie wiem jak to ocenić. Należy do ciebie rodzaj rośliny bawełna, wzrost zebrane na więzienie 0%, zachwaszczenie 0%, czyli możemy dobra, teraz ponawozić. Dobra, to nawożę. Dobra, to bawełnę w to 26, razie. Proszę. Co to jest, jakiś mag zestaw powiększony? Czy... Dokładnie. 26 na wynos. Aj. Dobra, teraz tak, jak to się robi? No włącz. Bo chyba jest podniesiony już. Opuść. Nie, podnieś. O, no i śmigasz do przodu. To ma spory zakres. Jak sobie przestawisz mapę, to będzie ci pokazywało, jak się maluje pod to. Rodzaj roślin, wzrost, skład skład gleby. I masz wtedy pokazane, która część jest nawieziona. Ale to można na minimapie zrobić? Czekaj, chyba nie. Chyba nie. Ale jak sobie klikniesz Escape i sobie zmienisz tam poprawę. Tak mam. To jest choroba. Nie. To jaka choroba? Łęciny? Uraziłaś się łęcinami? Nie, nie. Mam taką przypadłość, że się śmieję niekontrolowanie. What the fuck? Serio? Co? Nie, no co ty przecież... To łykasz? To wcale nie oznacza, że coś odjebała, nie? To się... Kompletnie. Nic nie zrobiłam. Po prostu... Zapytali mnie, czemu porzuciłam ciągnik. I stwierdziłam, że zrobiłam już swoje i stwierdziłam, że w sumie tak. Czyli co zrobiłaś? To jest ten mem z czarodziejki z Księżyca? My job here is done, but you've done nothing, tak, bye? Tak, dokładnie. Tak. No nie wiem, co mam robić. Miałam, kurde, nawozić ziemniaki, okazało się, że nie. Zbierz słoneczniki. Jak? Escape, help i się czyta, no. Okej. Powiem ci zaraz. Co tam się dzieje z chmurą na horyzoncie? Cida. Jakaś anomalia pogodowa tam nastąpiła. Rośliny, co są rzodkiew? To jest okopowa roślina. Jest taka gotowa na nadejście wojny. Ale głupie to było. Ja się śmiałem. Słoma sieczka. Usuwanie ptak. Dobra, nie, jest proste pytanie. Czy ja mogę tą bawełnę zebraną już sobie jechać sprzedać, czekając aż wzrośnie nowa? Czy jak gdyby jest coś, co możemy jeszcze z nią zrobić, jakoś ją przetworzyć, żeby ona zyskała na wartości przed sprzedażą? Tak. Nie wiem. Dzięki. Okej, jadę sprzedać. Słoneczniki? Tak. Zbieranie. Rozłożyć kombajn, złączyć kombajn. Ale Cześć, że jesteś rolnikiem, pierwszy raz idziesz na pole, otwierasz jakiś tam How to be farmer guide i jest napisane rozłożyć kombajn, włączyć kombajn. Mamy jakiś wolny kombajn? Nie. Nie, wynajmij sobie kombajn, przyjedź nim, zacznij. John, zbiorę. Bo są kosztowni. I mało robią. Nie obrażaj Ukraińców, tak. A czekaj, bo ja mam chyba włączony ten sprzęcior cały czas. Czy nie mam włączonego?
Nie, dobra, nie jest włączony. Okej. Ej, czaty, to, który mam wynająć? No taki, żeby nie był najdroższy. Nie ciebie pytam, tylko czat, który jest milszy. Czat ma daje pieniądze, czy... Dobra. Chyba nawiezione, no nie wiem. Ten sprzęt do bawełny wygląda jak taka przerobiona śmieciarka, nie? Jeszcze raz zapytuję, jakim nawozem jest zasypany rozrzutnik? Jezus, nawóz się nazywa nawóz. Jest jeden, z tego co widzieliśmy. Zasypany nawóz. Nie, czy mam niebieski. Za kuźwa, czym jest zasypany nawóz w grze komputerowej, no. Jak się patrzy na mapie, co ty tam mówiłeś, że... Naciskasz Escape, żeby wejść w tą dużą mapę i po prawej stronie masz filtr. Jak sobie mieliśmy skład gleby, to jest pokazane, która część pola jest nawieziona. Ja się bardzo stare wychodzi jak wychodzi. No jak zawsze. O, jest cała jest nawieziona, dobra. Oprócz tego jest prawy narożnik dolny. Widziałem, już nie chciałem komentować, ale. Ty mnie bronisz? Skoro już o tym gadamy. Stajesz po mojej stronie? Dobra, może być ten? Proszę bardzo. Dzięki pan cichy, w sumie rację. Cześć, gdzie? Jakie tu jadę przecie? Halo. Może tyłem nawozić też? Można. Można. Może na bokiem, ale trochę... Dobra, nawiozłem. Szanujmy się, nie bierz bizona. Dobra, to ten? Serwer RP? Znowu. Istnieje coś takiego jak serwery RP? Farming Simulator? Lama w opresji! Ej, oszust, a co ty robisz? Czy ty kultywujesz to? Za to bardzo fajnie ogląda się Magdę taką niezdarną. No oczywiście! Może być, okej. Okay. Dobra. A, usuwasz łęciny, dobra. Czy da się tu w tej grze budować na przykład drogi? Bo tą śmieciarką ja nie będę wywoził tylko za każdym razem. Okej. Okay. Easy. Zrobiłam. Na lajcie. I jadę. Dobra, to ja przez pole sąsiada na pocisnę, żeby zaoszczędzić czas. Sprzedajesz tę bawełnę? No jadę, to jest kawałek drogi, a mam 25 na godzinę limit. Okej. Okay. Biorąc pod uwagę, że mam tylko 12% zapełnienia, to równie dobrze mógłbym na rower wsiąść i wcześniej dojechać. Bo tego się przepakować chyba nie da, nie? Co ja tutaj mam? Mogę podnieść? To? Ty, mogę podnieść. Ale nie jadę szybciej. Jest zatrudnienie. O właśnie, miałem zwolnić pracownika. Header do kukurydzy, dobra. Czemu do kukurydzy? Dobra, wziąłem kontrakt. No sąsiadów na szczęście na serwerze aktualnie nie ma, więc nie będą nam krzyczeć. Sąsiad. A Wulpi sam tu gra? Czy ma tam jakąś ekipę swoją? Nie, ma tam jakąś ekipę, nie. Okej. Okay. W razie co będzie symbol? Dobra, mam wziąć wieżę ci w Neonix. A, bo tu się otwiera. Dobra, czaję. Mordo. Dobra, zobaczmy, ile ta bawełna była warta. Czyli to jest okej. Okay. To jest super. Korn Champion. Bierzemy Korn Championa. Co to jest Korn Champion? Sprawdź sobie. Ej, bo tej bawełny to się chyba nie sprzedaje w ten sposób. A jak to chyba tylko nasiona się zsypuje. No nie wiem, bo przyjechałem na ten punkt, gdzie się nasiona zwykle wysypuje. I nie akceptują bawełny. To jest ze słonecznika, więc działa. No a to gdzie się skupuje bawełna? Nie wiem, znaczy, liczę na to, że czaty powiedzą. Czaty, weźcie. Pożyczam to. Robię Kartek. To. Zachodni silo. A czy to się w środku w silosie nie...
A bo ty na rączo pojechałeś. No to, to wiadomo, że nie. Bioelektrownia Strych. Ty, no bo idź do przedzalni. Bierkorn czempiona i leć rysować pole. Proste mordo. Spróbuj sprzedać w przedzalni. Cześć Simi, no właśnie kurde, nie wiem stary, gdzie sprzedać bawełnę. Jak mi powiesz, gdzie sprzedać bawełnę, to będę bardzo wdzięczny. Czekajcie, to idzie do przodu czy do tyłu? Co my tu w ogóle mamy na mapie? Przędzalnia, może w przędzalni. No właśnie powiedziałem o tym. Aha. Uważaj mordo. Dobra, to śmigam do przędzalni. Okej, to chyba do tyłu. Otwórz okno cena, by zobaczyć, może które przedaż? Punkty przyjmują, jakie. Wystarczyło dosłownie... A, tu. Ty, to nawet lepsza trasa jest na przędzalnię. Zarąbiście, to mogę robić takie kursy. Przędzalnia, i co przyjmuje? Ach. No i teraz jedziemy. Pff, nikogo nie potrzebuję, radzimy bez problemu. Jaką ikonkę ma bawełna? To jest bawełna? Tu, dobra. Zrobiła to, no proste, no bedenzy. A kurde, właśnie. Trzeba się opanować. Misza. Dobra, czy jest coś do nawiezienia? Silna, niezależna kobieta z czatem. Z czatem. Dobra, ja znowu przez pole pocisnę, bo ja nie wiem, jak tam potem trafię. Ej, wkurza mnie, że są tylko obrazki. Nie jest napisane, co to jest. Ale to obrazek dziękuję, jest nie do odczytania jakoś sensownie? Jesteś niezastąpiony. Nie zbytnie. Ja nie rozumiem, nie znam się na tych kuźwa roślinach. To jest chyba bawełna. To zakładam kukurydzę. No i tutaj ta przędzalnia nie oferuje możliwości sprzedaży. Można obrazek wkleić? Tak. Tylko czekaj. Boże, kto żelastwo z górki prawie pionowej zjeżdża tylko o kilometr na godzinę więcej, to ja nie wiem. Czy to się w ogóle robi, ten jakby sprzedaż? To się wyteguje proste, no raczej. Ważne, żeby ci się uszczelka pod głowicą nie uszkodziła. Mhm. Nie wiem, nie wiem. A, to się po prostu tu zajeżdża jakby w ten punkt, tak? Ej, mogłem się znowu zaklinować na drzewie. A, pierdolę, dobra, to czekaj. Pojadę po ciebie. Gdzie ty jesteś? Na drzewie. Kurwa. Czekaj, o, widzę czekaj, cię. Przepchnę. Wow, zawsze takie dźwięki wydajesz, jak przepychasz. Tak. Nie, to jest... typowy dźwięk zatwardzenia. O, poszło, dobra, żyje. Poszło? Tak. Nie, bo to jest realizm proste. Szklanka mleka jechane. Ktoś to znaczył portowy elewator zbożowy. Czemu? Ej, ale jedź po te słoneczniki. Płacicie za każdą godzinę wypożyczenia. Nie, ja płacę. Ej, no właśnie, no właśnie ty. Właśnie to ty, no. Pieniądze są wspólne. Jesteście tam na miejscu gdzieś, żeby mi powiedzieć, czy bawełna w tym czasie wzrosła? Tak, to ja jestem cały czas tu na miejscu. I czy wzrosła? Czy jest biała, czy jest taka jak łodygi? No i trzeba koniecznie zaznaczyć, że z tym bitrate'em jest dużo lepiej niż ostatnio. Dzięki. Ja mam 7200, nie chcę nic mówić, ale to jest najlepszy bitrate. Brawo, ale masz super bitrate, wow, pokaż no, go. Klap, nie, klap, nie klap, pokazuję klap. Za darmo bitrate'u. Za darmo nie? Okej, okay, wszystko już wiem. Nie wzrosła, chyba. Zebrane cały czas jest. Dobra. Dowiezienie 50%, nie rozumiem tego. Zapomniałam o nim. O czym? O niczym. Wszystko jest okej. Okay. Się śmialiśmy z Wulpiego, zaraz sami będziemy poniżej kreski. Mam 600 tysięcy jeszcze. No, jeszcze. To trzeba chyba dwa razy przejechać.
żeby to nawieść. A propos utknięcia, jak gdyby w dwóch form rozumowania tego, to mam na pojeździe opcję wyładuj niedokończoną belę. O, ja mam pomysł premium. Nawieziemy, tak? O Jezus Maria, jak śmiesznie. Dobra, to się nawiązało. Żarty fekalne, najlepsze żarty. 50%. Ile razy to muszę przejechać, żeby to nie było 50%? No niedokończone bale, to trzeba błonnika dużo jeść. Ej, nie, bo wtedy jest takie kleiste gówno. To jest okropne. Nienawidzę tej z tego stanu, nie. Czemu nic nie mówić? Próbuję ci grzecznie zasugerować, że może to już była ta granica, której nie powinniśmy przekraczać. Nie, żadnych granic. Kajne gręce? Tak. Dobra, co się z tym tutaj syfem robi, ja się pytam. Tu jest gdzieś ikon, a tu widzę, dobra. No i co? Czekaj, wyładuję niedokończoną belę. Ziemię z tym kombajnem, no. Jezu, już myślałem, że mi chcesz bawełnę ścinać tym headerem do kukurydzy, przecież tak nie wolno. Ło, sprzedałem! 6000 plus, dzień dobry. Ty, ale zajebiście w sumie, nie? No. 6000 za takie coś? Już umiem jest teraz. To od początku było, więc wystarczy to jakby obrabiać regularnie i będzie dobrze. No tylko to pewnie trochę rośnie. Pewnie tak. Ale z drugiej strony... Trochę mogłem porysować kierownikowi z zakładu samochód, ale... Odciągnie ci od sumy tego, od co beli. Tam zarobiłeś. Od z niedokończonej beli. Ale wspaniale być adminem tego serwera. Jak się radio włączało? 4-5, nie? Czy coś w tym stylu? 4-5, o jest. No. Pop radio. Ej, czemu ja mam jakieś gówno? Electro radio, country radio. Okej, okay, dobra, mamy to. To nie jest country, jak bym chciał. Chilling Enno na Dirt Road. Ta, ja tak w sumie, kurde, Spotify odpalę, co ja sobie będę. Polecam Chilling on a Dirty Road. A miałem wyłączyć noc. I można wyłączyć wzrost roślin, czyli nigdy nie urosną. Cześć, buraczku. Dawaj do nas na farmę. Pokażemy ci, jakie to jest życie na wsi piękne. Czy jak już jesteśmy w klimatach, to może jakiś disco relax? Nie wiem, czy jest na to gotów. Ej, w ogóle ludzie chwalą Zenka, nie? Że podobno... Kto? Premium kino. No nie wiem, gdzieś tam się na Twitterkach czytało, że nawet w Pożo. Nie wiem, kogo tam śledzi, żeby... Weź, przestań. Dawaj na czołówkę. Gramy w twardziela. Dobra, nie wiem jak się wyłącza noc. Damn it. Myślę, że się po prostu zderzymy, nie wiedziałem, że jestem... Wiesz co, zaklinowałem się na tobie chyba, sorry. Nie, mi przykro. Ej, to niedobrze, wiesz, z tym trzeba do szpitala. Złamał się? Czy ty mi tam nawoziłeś ten pole? Tak, jest wyłączony spokojnie. 50%. Nie mogę tego zwiększyć z jakiegoś powodu. A może to jest po prostu faktycznie jakość tego nawozu, że więcej się nie da. Może. Ty, a co to tak wolno te słoneczniki? Nie określiłeś, ile mam czasu na to przeznaczyć. Nie określiłem, ale jest to, wiesz... Czy można wybudować ubojnie i zmieniać świnie w kabanosy? Wydaje mi się, że można, bo są takie bajery tutaj. Można hodować świnie i sprzedać na mięso, ale
sumie tyle. No wiesz, sami chyba nie przemielisz, tak wizualnie przynajmniej. Nie, czy dalej używam Stream Decka? Tak, owszem, używam. A do czego? Do klikania. Tam sobie kliknę coś czasem i tam się coś zmieni wtedy. Nie włączyłem mojej... Ach, mojej automatycznych tych... Co w sensie zapominam, bo to jest takie... Ta-ta-ra-ra-ta. Ej, podoba mi się ten bajer z tym automatycznym redeemowaniem punktów. Muszę się tym pobawić bardziej. Na razie mam filmy, ale... Kiedyś będę miał cały świat. Czemu te słoneczniki są takie zdechnięte? W nich w ogóle żółci i życia nie ma. Nie wiem. Nie wiem, czemu są. Jakie pozostawiane pojedyncze sztuki. Nie. Ja ją ugniotę, uklepię je. Łęciny ścięte. Okej, okay, czyli teraz by trzeba... kolejne coś to zrobić. A, dobra. Trzeba teraz na 24 usunąć łęciny. Dawaj, bawełno, rośnij, ja tu czekam. Czy możemy przyspieszyć tak do 30? Wiesz, że też jesteś... Też jestem? Nie, nie jesteś adminem, nie, dobra. Jestem, no kliknąłem właśnie i poszło. To ja dać ci snap w tym samym momencie, co ty. Aha, faktycznie. God damn it. Dobra, i teraz tak, potrzebuję maszynę do piórów. Martwi mnie, że status to jest zebrane, bo to tak nie świadczy jednoznacznie o tym, że to jeszcze wzrośnie. No. Czy mamy ekspertów od bawełny na czacie? Ej, czemu to jest tylko jeden i to kosztuje tyle pieniędzy? Bez sensu. Idę szukać praktycznych informacji o bawełnie. Bawełna 101. Ja tylko chcę, żeby tutaj jakby oddawać rzeczy, które wypożyczyliśmy, wiecie? Steve and Dave use Na przykład to, zwróć. Wszystkich, ja jestem Kador, a to jest kolejny materiał z gry Farming Sim. Trochę czasu zanim ja się zajmę bawełny, pokażę wszystko, co związane właśnie ze zbiorem bawełny. Dobra, mam już gigantyczny temu wszystkim. Odpalam silnik, już jak widzicie. Dlaczego więc pełny zaraz wam podgląda przez to, że ta roślinność w 19 się ugina. I tu co to jest? Po przyczynie to wszystko też tam jakaś ta bawełna. To leżałem z ziołkiem, który wpadł do czegoś takiego sobie i mu przewierciło kolano. To słuchajcie, trzeba się trochę tutaj... On jest, słuchajcie, dosyć drogi. Jak tamtym kombajnem się jeździ po bawełnie, to ona się nie niszczy, a jak jadę ciągnikiem, to zobaczcie, będę załadować tamte bele, a następnie pojadę. Ja z czatem podjeżdżamy, no i ona automatycznie zostanie załadowana. Jeszcze podjadę po tamte amerykańskie mapy. Pełne, lepszą cenę, więc na to też trzeba wziąć poprawkę. Bawełnę to, no na pewno wydaje mi się, że nie jest aż tak opłacalna jak jakieś tam zboże, czy co, na przykład ceny bawełny. To ja, słuchajcie, myślę, że... Nic się nie dowiedziałem, bez sensu. Daję łapkę w dół. A co, to oglądasz jakiś film? Ta. Ale koleś wytłumaczył wszystko to, tylko nie to, co, czego nie wiem. Więc super, fajnie. Mączka kostna podstawa, no wiadomo. Cześć, Juda, dzień dobry. Witam. Ej, Kamil, jedźmy na IM tym kombajnem do ziemniaków. Zaparkujmy przed spotkiem, nie? No i wszyscy będą myśleli, że to jest właśnie stoisko Farming Simulatora. No. I staniesz się mimowolnie influencerem Farming Simulator. No i zajebiście, potrzebuję pieniądze. Wiesz, to jest gra, którą rozdawali za darmo w internecie, więc niekoniecznie mają kas na marketing. Ale dodatków nie rozdawali. Moim zdaniem świetnie, że zrobili coś takiego. Nie, no mega spoko na pewno. Znaczy oni pewnie siano swoje dostali od Epika po prostu. To swoją drogą, ale jest... Chyba są płatne dodatki do tego, nie? Czy nie? Nie wiem. Chyba są, bo chyba w menu była jakaś informacja o pakietach.
O nie, źle pojechałem. Bez sensu. Tego nigdy już nie nadrobię. CTSG, możesz powiedzieć, że fajna seria z Asury było. Była. To do ciebie. W sensie, że ja mam to powiedzieć, czy ty miałaś mi to przekazać? Nie, do ciebie. Ja miałam to polecenie przekazać. Było, możesz powiedzieć, więc mów. Kamilowi tam. Możesz powiedzieć. Aha, no fajna była, dziękuję. Też mi się gierka podobała. No wczoraj gadaliśmy na streamie, że fajnie by było, jakby to łaskawie sportowali na Playa 4. Może w końcu byłaby możliwość zobaczenia, jak ta gra się kończy. Jak gdyby był taki straszny dick move, że ostatni rozdział gry był płatnym DLC niedostępnym w Europie. Co? No. A co to za gra jest, że tylko końcówka była DLC? No, gówno? Azura's Wrath. To było to o tym kolesiu, co ładował się mocą, kiedy się wkurzał. I było o hinduskich bóstwach przerobionych właśnie na takie... takie mangowe klimaty. Co? Kto mi tutaj zostawił, kurde, ciągnik? To miało to tą... To samogra jakiś? Trochę tak. Tam było strasznie dużo QTE i było strasznie dużo dziwnych motywów walki. Takich półautomatycznych. No ja myślę. Tam była ta słynna scena, w której bohater, który jest wielkości normalnego człowieka, bije się z kolesiem większym od planety. Ale fajna gra. I ten koleś go dociska paluszkiem do ziemi. Sprawdziliśmy to już. Cześć Kurosaki, dzień dobry. Czoła ta Jezus gierka, Maria, no? Dotarcie tutaj zajmuje tak dużo czasu. To jest po prostu wieś dwukrotnie bardziej, bo jeszcze nie, że z na wsi, to jeszcze daleko na wsi, nie? Po prostu mieszkać tu to... Swoją drogą mamy w sumie zabudowania, można by je jakoś użyć. No może sobie jakieś kurki załatwię w tym czasie albo coś, bo tak trochę się będę luził. No podobno... Noszą jeden litr jajek na ileś tam, czy coś tam. I tak mówił Ejzek. Ej, dobra, ja teraz potrzebuję mniej czas, żeby był wolniej, bo nie zdążę zebrać wszystkiego, jak będzie płynął szybciej. Dobra, i teraz tak. Jak to opierdolić temat najlepiej by było? Aktywuj temat, wyładuj tutaj. A po co jest budynek gospodarstwo rolne? Co on pozwala robić? No możesz tam trzymać rzeczy. Ja bym chciał jakąś zagrodę na sprzęt zrobić, bo myśmy porozrzucali ten sprzęt potem i on... nie wiedzieliśmy, gdzie co leży. Czy ja potrzebuję kogoś, kto to będzie zbierał? Czy ja sobie mogę kupić mały kurnik za 20 tysięcy? Nie. Dziękuję, dobiorę. O nie. Ej, potrzebuję przyczepki, Kamil. To se kup. Potrzebuję kogoś, żeby mi jechał obok. Więc co ty robisz teraz? Stawiam kurnik. Ej, to weź ze mną zbierz ziemniaki. Ta jego cena jak gdyby zmienia się w zależności od tego, gdzie go kładziesz. 20 tysięcy to jest minimum. Więc ja postawię gdzieś, gdzie jest po prostu tanio. Przenieś ob... Kurwa, no. Dobra, mam. Dobra, tu się rusza ramię. A zgoda na budowanie kurnika jest wydana? No oczywiście. Wszystko na papierku. Tylko czym się różni... Było weto na kurnik. Co? Było gdzie weto niby? Na kurnik. Ale zignorowane, no właśnie. Czemu nie owieczki? Taki... Jak się to... Aha, dobra. Ziemniaki wyglądają jak... Ale ohydnie zrobili ziemniaki. To jest to brązowa plama z teksturą ziemniaków zebranych. Cena rośnie, bo generuje różne podłoże pod kurnik. No tak, wiadomo, że wyrównanie terenu. Natomiast interesuje mnie, gdzie się teraz kupuje kurki.
sklepie z kurami. A gdzie jest sklep z kurami? Gdzieś na mieście? Tam, gdzie hodowla zwierząt? Handlarz zwierzętami, dobra. Handlarz, cisnę. O właśnie. Ja muszę mieć na to jakiś traktor, jakąś pakę, czy mogę na przykład tam kurę pod pazuchę? One się pojawią w kurniku. O, jakie dobre. Dużo wiesz o kurach. Miałeś kiedyś z nimi do czynienia? Ja bym kurę potrafił tylko z KFA zamówić. Ej, kurde, bym sobie zjadł. Nie ma za co. Ała. Po co? No czekaj. Ale spróbuję pozbierać tak, żeby się nie zapełniło za bardzo. Ale zbieram pyry. O. A czy wy już doszliście do tego, czym są łęciny? Poza tym, że miejscowością? No łęciny to są to, jak ziemniaki rosną, to są takie suche jakby ogigle, które wyrastają z ziemi. Widziałeś kiedyś ziemniaka, który ci na przykład wykwitł? No. No, to są łęciny. Żartuję, nie mam pojęcia. Adix się pyta, czy może dołączyć. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tylko nie wiem, co masz, co byś robił. Jakby brakuje już teraz pracy. Kurde, wszystkie. Żaden nie został. Ej, powiem wam, zajebiście się zbiera ziemniaki. Co? Nie jestem do końca przekonany, czy czuję entuzjazm w twoim głosie. Czy mówisz to szczerze? Nie, no szczerze, ja w ogóle nigdy nie żartuję, Kamil. Ja wszystko zawsze mówię szczerze i wszystko, co mówię, jest prawdą. No nie, no, tylko wiadomo. Ludzie po prostu zawsze myślą, że ja żartuję. I potem dochodzi do nieporozumień. Dobra, to... Słuchajcie, kury mają status nowe. Super. To dobrze? Nie wiem. Ej, krzywo jadę, no nie. Panowie, bo ja zebrałam już i potrzebuję kogoś, kto by mi przyczepą odebrał moje słoneczniki. Ej, no właśnie, Kamil, weź rusz tę pipę i weź tę przyczepę i do roboty, a nie się kurami zajmujesz. Jaki niemiły. Całe życie tylko macasz jaja i nic z tego nie ma potem. Dobra, nakupiłem. No kupiłeś 1000 złotych kur, 1000 euro kur. I jeszcze inne jakieś, co to są inne? Opłaty dodatkowe. Opłaty za dodatkowe za kury. One się nie zmieszczą tego kurnika. Zmieszczą się, najwyżej nadwyżka umrze. Gdzie się sprzedaje pyry? Pyry? W sumie jestem... No. Ej, ale skoro Kamil ma swoje zwierzątka, to ja też mogę? Kurwa, zrób to pole najpierw, potem sobie kupisz kozy. Czy ci boki nie wystarczają? Kurwa, zrobiłam już, nie? No to, a Kamil, jedź tam z przyczepą, weź jej to zbierz i sobie potem kupicie, co tam chcecie. Gdzie jest przyczepa? Musisz sobie wydać. Aha, czyli nie ma jeszcze. Co, ja sobie ogarnę. Jak wyglądają ziemniaki? Obrane czy nie? Bo chcę zobaczyć, jak jest cena z kupą ziemniaków, ale nie ma czegoś takiego tutaj. Dobra, spróbuję. O, ktoś wchodzi. Abix dołączył. Abix. Ale już by się mógł zsynchronizować, wiecie co? Bo to już jest przesada. No, wolny internet. I wolny internet. Już zaczynam kaszlać jak rolnik. Pewnie zostałem pylicy. Rolnicy chyba. Nie ma śmieszne. A oszust, a gdzie ten twój stoi? A, ja no wiem, tak. Że to jest prymitywny humor. Ale nadal mnie śmieszne. Mi dziś wystarcza, naprawdę. Mi dziś dobra, wystarcza. Widzę. Ja bym chciał to schować. Mordo!
Mam nadzieję, że tego nie trzeba karmić. Trzeba karmić kury, żeby się nie zdechły. Tak? A skąd mam wiedzieć, że one nie są na przykład nienajedzone? Da się ją kopnąć? Cześć, gdzie? No, no co ty robisz? Zostaw je. No sprawdzam jakby, czy reagują na bodźce, to jest potrzebne. Na bodźce. Jakbyś miał kiedyś kury, to byś wiedział, że tak się robi. A ty masz kury? Ty miałeś kury? No, miałem, w panierce. Dobra, gdzie jest najbliższe? Dobra, to się zainteresuje... Czy mogę je? Tym właśnie, co one jedzą. Gdzieś to bierze. Czy ktoś zrobił tę misję, co ja wtedy wziąłem? Ale bym chciał nie zahaczyć o drzewo. O Jezus, ale bym chciał. Dobra, udało się. Pszenica przez RZ, kurwa, naprawdę. Pszenica. Serio? Sorry. Pszenica. Brzczoła. Ała. Można skoczyć wydajmowanie tego do łęcin. Aha. Ukradłam oszustowi. Oszust, ty się zgodziłeś na to, żebym to zabrała, nie? Dobra. Garaż. Ej, kurwa, to do pijany? A nie wiem. To do łęcin jest kupione przez nas. Ja pierdolę, no dobra, trudno, mamy sobie pole z ziemniakami, więc się przyda jeszcze parę razy. Cieszę, że komuś przyczepę nie zajebiesz mi ciągli. Welcome to real life, this is Amish Paradise, nie? Dobra, jak to cholerstwo się wrzuca na pakę, ja się pytam. Ale co? Jeszcze. Wsiąść do pojazdu, włącz latarkę, nie chcę latarki, chcę zapakować. Ziarno dla kur na pakę samochodu. O! Ja to robiłam. Musisz wsiąść do... Samochodu. I wjechać... A, samochodu, to nie musisz wiem. Musisz podjechać i masz guzik. Jest taki poradnik, załaduj. Nie? Pod F1 chyba. Nie, sorry, wiesz co musisz zrobić? No musisz nic nie ma. Musisz wydać widłaka i widłakiem przewieźć. O, Jesus, dobra. To mam, to robię tak. Wysiadam. Kto porozrzucał kłody na drodze? A nie można kur karmić słonecznikiem? Nie oddam moich słoneczników. Jest! Nie! Zahaczyłem o lampę! Jak się oddaje pojazdy? Na P robisz, bierzesz pojazd i zwróć. Nie, mam wypożyczyć kolejny. No jak? No to może skupiony. Nie, no jak, kurwa, a który chcesz oddać? Pick-upa. A da się oddać pick-upa? No chyba, skoro da się go wypożyczyć. Już. Co? Co się stało? Co tam się stało? Nie umiem trafić. Spoko, no to nie jest twoja rola. Czekaj, a musicie wszyscy patrzeć, nie? Musicie wszyscy patrzeć, no nie musimy. Dobrze, przepraszam. Co razem zgasimy światło. Ło, siadło! Dobra, a możesz rzucić na pakę? Stój! Nie! Kurwa, hiper i wentylacja mi zrastakuje. Masz, dobra, muszę podładować to. Fajka. Anyway. Kiedyś uda mi się dojechać, nie?
Ej, czy jak gdyby oni mogą dostać jakieś pojazdy, żeby zaczęli się na przykład robotem ale zajmować? Ale jakie kuźwa? No bo to trzeba napisać, a nie no. No to niech napiszą. Bo jak gdyby jak faktycznie tak stoją w miejscu i się przyglądają każdemu naszemu ruchowi, to jest dość creepy. Widzę, że podczepianie przyczepy to wyjątkowe wyzwanie. Owszem, Magda chyba... Po wojaku na tej farmie? Po wojaku. Jaki tak. Wojaku? Co? To jest browar taki mocny. Aha, okej, okay, dobra. Że niby jesteś pijana. Ja pijany, co nie? Max cię ukradła, no dobrze, to dobra jest. Pożyczę nowy. Czekaj. Posiadane, pożyczone. A jeszcze jeden. O, jakie dobre, mam to. Śmigam. Nie no, ona musi to specjalnie robić, nie. Piszę od początku streama. Kuźba, no. Weź mi z tym widłakiem, typie. Po prostu ta gra mi daje dużo radości, co ja wam poradzę. Gdzie ja w ogóle jadę? Kamil, co robisz? Jedź. Cześć. Co tam? Śmigaj stąd. Co tam u ciebie? Wszystko jest dobrze. A da się to zrzucić? Da się, niestety. Czekaj, ja ci poświęcę, co? Patrz, już jest, jest wszystko dobrze. Czy tak? Ja mam pomóc w czymś? Nie, nie, jest nie super jest, jest cudownie. To prawda? Tak. Tym razem nie spadnie. Ej, czemu te wszystkie uliczki są takie wąskie, że ja się nie mieszczę tym prawie tutaj? Dobra, przyspieszę trochę czas. Jest na 120, przynajmniej się szybciej dzieje. Widziałem to i to tak idealnie. Kurczę, tak bardzo chciałem ci to zrzucić. Widziałem, to było wszystko na złość się zemściło na tobie. Dobrze, że nie mści się na tobie. Nie, jest wszystko okej. Okay. Zresztą ciężko jest zepsuć ziarno. No dobra. Dlaczego to tak nie działa? I co teraz? Teraz musisz się rozpędzić i to popchnąć. Ja tu będę czekał. O, o, o! Czekaj, płaczę! Czekaj, wstaję. Czekaj, płacz, czekaj, wstaj. Dobra. Mam nadzieję, że... Yeah! O, ale wymasterowałem dobrze. A to wypożyczone to można. Kurwa, 31 euro tylko dostałem za te ziemniaki? Nie opłaca się tego robić. Ile ty ich tam sprzedałeś? To nie wiem. A, czekaj, dobra, to jeszcze nie koniec sprzedawania. Bo muszę po prostu... Nie, kurde, ja nie, okay, ja jadę nie dobra. Ty... Idź sobie no, dobra, z tą tym leci, traktorem. Leci. Idę, idę, bo... Tato, pa, ile hajsu leci, stary. Dobra, jednak się opyla chyba. Cześć Sam, dzień dobry. Cześć Andrzeju. Cześć Atre... Ses. No dobra, 1800... Prawie, stary! Prawie! Jak się wywala ludzi z serwera? Wie czemu? Bo musimy jak gdyby coś z tym zrobić. A z czym? No z tym, że po raz czwarty wywalam ziarno. No teraz wieziesz to. Teraz to wieziesz. No wiedzę! Gdzie jesteście w ogóle? Jesteśmy w drodze na farmę. Bardzo długiej drodze na farmę. A ty chcesz Maxon wywalić, tak? Nie, na odwrót.
ona chce ciebie. Tak, ja po prostu próbuję nakarmić kury. Upsi. Dobra, słuchajcie, czy tutaj są do zbioru gotowe jakieś... jakieś ziemnioki? Powiedzieliście, że ziemniaki trzeba na bieżąco na przyczepę ładować zbierając. Wiem, ale nikt mi nie chciał załadować. Magda dostanie bana za kradzież ciągnika. Nie, dostanę bana za... Wiecie, jakie jest wkurzające, jak widzę, że ja się szlajam tym wózkiem widłowym, a mecha Butcher zbiegnie szybciej ode mnie, przede mną? No spokojnie, zaraz się wyłączę, już będziesz miał spokój. Co? O, jest z przyczepą. No zaraz kończę streama i tak. A już? Czy ty w ogóle zrozumiałeś, co ja mówię? Mówiłem o mecha Butchersie. Mówiłeś, że szybciej od ciebie biegnie, ale to nie znaczyło, że wywala ci ziar. Zacięłam się. O nie, bo musiał z górki zjechać, nie ta ścieżka. Okej. Okay. Teraz. Rura, no, Magda. Zrobię sobie zlecenie na transport. Nie wiem, gdzie się zlecenie robisz. Pokazuje, że przychodzę na stream. A, no dobrze, dobrze. To? To jest zlecenie? Sprzedaj drewno? Jakie drewno? Nie mam. Skąd mamy drewno? Nie mamy. Właśnie dlatego się zdziwiłem. A co, już sprzedałeś? Sprzedam ziemniaki na razie. A coś widzę, kurde, tych w krzakach. Ale ziemniaki nie zarobiły nawet na wynajem tego urządzenia. Więc zasadniczo to oddam. Na Onix, teraz mam to pojechać do sklepu z tym? Dobra, nerwowo, z wami nie idzie wytrzymać, no ho! Co nie idzie? Mordo. Dobra, no jestem na właściwym torze. To na ziemi się wywala. Co? Nic się na ziemi nie wywaliło przecież, dobrze jest. O co ci chodzi? Dodałem żabkę, tak. Tam, gdzie drożej, aha, okej. Okay. Ale jak? O, gdzie się zrobił? W końcu. Jak tam bawełna? Wzrosła czy nie wzrosła? Wydaje mi się, że to tylko się zbiera i trzeba na nowo zrobić wszystko, wiesz? W której zakładce są ceny, okej. Okay. Tu? Dobra, żryjcie. Ale ze stacji cementownia ja muszę. To czemu to idę? O, oh, feels good, man. Gdzie jest cementownia? Gdzieś na mapie. Kurwa, no właśnie nie ma na mapie. Tartak, Bigoso... Bigosoftie. Ja już nie mogę z tą grą. Co to jest? Nie ma. No, kurde. No właśnie. To może jest na innej tej, na innej mapie, bo są różne mapy. No, dałbym zlecenie na inną mapę? Nie, chyba nie. Okej. Okay. Ale głupie. Ej, czy to wszystko działa? A gdzie ono jest? A, tu, dobra. Easy. Dobra, anuluję to. No to jest dalej status, kurczę, zebrane i nic się nie dzieje. Dobra. Nawóz nie schodzi. Kurde, nie widzę tej drogi. Prasowanie bal. Bel. Bel. Teraz się będzie działo. Ej, dobra, to trzeba skultywować. Tam, gdzie były nie mam bladego pojęcia, cichy. Nie mam bladego pojęcia. Ej, bo mamy dwa kombajny, które są właściwie do chuja potrzebne, można by je oddać. Ach, to się można zebrać. Czy to jest specjalnym headerem do zbierania słoneczników, tak? Dobra, to ja to oddam. Tylko dojebem. Nie, no nie dojebałem, po prostu wiesz.
potrzebowałem, to sobie wynająłem. Dobra, czy mam jakiś kultywator? Można dzibul, natomiast na Discordzie na pewno lepiej. Zaraz się okaże, czy da się ten słonecznik wysypać na glebę przy wywrotce. Zobaczymy. Jeszcze nie oddaliście słonecznika? Nie. Easy life. Śpieszycie się gdzieś? Tak. Ja chcę być bogaty, na razie tylko tracimy pieniądze. Witaj w rzeczywistości. Cześć Wojo, dzień dobry, witam, witam. Ej, dobra, pług nam pozwala tworzyć nowe pola, więc możemy sobie... Dlaczego na Anyx ty wszystko wiesz? No nie, Mondrala, kurde. To znaczy, to nie było złośliwe, raczej z podziwem. Jezu Maria. Te budynki typu szkoła, kościół i tak dalej, one pełnią jakąś funkcję w ogóle? Nie. No, czy kościół nie, szkoła takim? Czasem tak, ale... Nie chcę kupić. Albo resetowanie przyczepy znika ładunek, tak? A, rzeczywiście! Mam 200. O, wiem, co zrobiłem. Ponad 200 godzin w tej grze, także ten Neonix, nie umniejszaj sobie, bo zwykle wszystko wiesz. Także no. Jadę kultywować, ale będę kultywował. Jeszcze przy okazji grzecznie pomagasz. Ja jestem bardzo wdzięczna. Nie działa z kłodami. Dobra, gdzieś wyjechałam. Czy to jest dobra droga? Prawie. Kurwa, ale to popieprza ten traktor. Przyzwyczaiłem się do tamtego kombajna do ziemniaków. No dzisiaj jeszcze nie jeździłem niczym, co popieprza. To jest gra do słuchania muzyki, no nie? To tak. Jak dobrze, że Magda dobrze jedzie. Yep. Będziesz kultywował tradycję polskie? Ej, to jest ten szan, żart, już słyszałem tyle dobrany. Razy dzisiaj, nie? Włączę światła. Zapłaciłem za wszystkie bajery w tym traktorze, nie ważne, że jest dzień. Zapłaciłem za cały licznik, to będę go używał. To w ogóle wszystko to jest cholernie trwały sprzęt, bo jak już mieliśmy kolizję z pociągiem, spadanie ze skarpy i tak dalej, to ja tam szczególnie nie zauważyłem, żeby one się psuły przez to. Najlepsze jest to, że jak jest za bardzo brudne, to może się popsuć. Od zdarzenia z pociągiem jest spoko, ale było to jest zabijane. Co robiłeś? Ścinałem męcinę, a potem Max ukradła mi ciągnik. Kurde, oszust, napisałeś, że masz wolny ciągnik, nie? No to co dzieło? No mogę wam tam dać zarządcę farmy, to sobie będziecie sami brali. I co będziecie mogli robić zlecenka na przykład, nie? Jak tam chcecie na przykład. Dobra. Te są zebrane, czyli możemy sobie... Dobra, jestem. Co teraz? Gdzie jesteś? Nie, do was. Okej. Okay. Czemu to cholerstwo w to nie wchodzi, ja się pytam. O, poszło. Pięknie. Men napisał, że ma wolny ciągnik, w sensie nie za szybki. Piękno ciągnika zasłaniasz, proszę. No, okay. Brawo. Musimy jakieś lekcje z polskiego chyba wziąć. No właśnie jestem drognan ciekaw, jak to się na zarobki teraz przyłoży w takim razie. Tak 1500 za samo ziarno. Krzywa, jak 1800 te ziemniaki wziąłem, a wynajem tego gówna kosztowało 25. Wydaje mi się, że te ziemniaki można zaorać i posiadać jakąś pszenicę, nie? Autentycznie coś, co się prosto po prostu zbiera tanio w miarę. Mogę dołączyć? To możemy tak zrobić właściwie. Nie wiem, pewnie tak. Proszę, bierz, nie, bo za dużo prac, ludzie nie mogą się opędzić od roboty. Tylko rzepak. No, i co, zarobiłam gruby hajs? No proste. No, prawie 4 kafle. No, widzisz? Są ziemniaki gotowe do zbioru. No i teraz pytanie, czy zbieramy klik te ziemniaki? I for słoneczniki! Bo to jest tak, my dostaniemy za te ziemniaki 1200,
A wynajem tego chujstwa do ziemniaków kosztuje... O, 1200 tylko za swoje ziemniaki dostaniesz? Nie wiem, to był żart, jakby. Teraz jesteś profesjonalistą, dziękuję bardzo. Co? Aha, no a wynajem tego kosztuje 25 tysięcy, nie? Więc musielibyśmy mieć naprawdę spore pole z ziemniakami. Nie da się taniej ich zebrać, niestety. Więc ja bym je olał i bym po prostu je skultywował i zesrał się. Więc tak jak mówiłem... Zwiększone zapotrzebowanie na stacji Tartak. Ta informacja poszła. No a na Tartaku się chyba drewno zrzuca. No raczej. Daj kultywator. No, jaki to jest... Żeby mieć farmę, to trzeba tyle pieniędzy z to wpierdolić. Nie opłaca się. Wiesz co, Atreses? U mnie raczej nic nie smuży, więc to może coś z kompresją bardziej. Twitchową. Odstaw ten denatura, to ty. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja się nie swoje zrobiłem. Tylko parę milionów kredytu. No ale ja nawet jeszcze tu nic nie kupiłem tak naprawdę. Wszystko wynajmujemy na razie. Więc może się nie opłaca po prostu wynajmować. Ty, a ty nie zapierdalasz z tym wózkiem, żeby te kury karmić cały czas? Znaczy, to będzie ten, którym dopiero się będę mogły najeść. Aha, a wcześniejsze to co, były kursy testowe, czy co? Tak, bardzo testowe, crash testowe. Ale widzę, że jakoś ciężko się steruje w tej grze. Tak. Strasznie dziwnie zwrotne są te pojazdy. No właśnie tak widzę, jakby dosłownie w jakimś racingarem jeździła czy czymś. To tak trochę jest, nie? Bo to jednak są traktory, no. Ciężko sobie wyobrazić, że ktoś będzie ora Formułą 1. Cześć, jedziesz za bolidem. Ja polecam na padzie ogólnie, nie? Trochę się lepiej gra. Znaczy lepiej się jeździ. Dlatego, że się obsługuje. Takie rzeczy, których się używa cały czas, ciągniki pługi, ale na przykład właśnie komuś do ciebie kupryczenie. No ale wiesz, jak kurze pół pola 1200, to całe pole tam jakieś 2400, może trójkę bym zarobił. A kurde, wypożyczenie 25 tysięcy, to ja musiałem mieć takie pole, na którym bym przynajmniej 25 tysięcy zarobił. Żeby to w ogóle wyszło na zero, nie? Ja nie mogę tego strzepnąć. Jezus Maria, znowu skórę jak ktoś ma. O, prawie. Ze starości. Nie śmiej się z miną, Majki. Co? O, i teraz? Pięknie leży. Kurz mu się dostał. Zawsze jak słyszę ten śmiech, to zastanawiam się, co się stało, nie? Nie, to jest super. I zawsze jest ta sama odpowiedź. To zwykle trzeba widzieć. Ej, dobra, bo mi Andrzej pisze, że to się sypie do koryta, czyli co, ja mam to tu wyłożyć po prostu w tą kratkę? Gdzieś w tą przestrzeń? To jest kratka do wykładania. Dobra, to jeszcze raz. Już tak ładnie było. Z gracją było, nie rozumiem, prawda? Ha! Jezus, jakie to jest nudne.
To się kultywowanie jest chyba najnudniejsze ze wszystkiego. Najdłużej zajmuje. Szczególnie, że mam najtańsze. Moje słoneczniki? Tak, właśnie to... No już nie ma tu słoneczników, bo urosły. Więc obrabiam ziemię po słonecznikach. Coś jak woda po ogórkach. A to tamte dwie pierwsze kratki, przy których byłem przed chwilą, do czego one były? O, jak się napełnia pięknie! Nie wiem. Ale dobre. Dobra, będziesz zbierał jajka? Odklej się. Dobra, ale poszło. Działa. Patryk, my już gramy trzeci raz w farmę. Tylko, że po prostu giera była za darmo na Epiku. To ściągnęliśmy, stwierdziliśmy, że jak jest na multi, to można pokołować. Coś porobić. A co? Masz takich ludzi, co na serio biorą granie w Farming Simulatora? Nie, pyta się, czy sponsored. Nie, no było widać, że kalkulator. O, tak! Czapki z głów. Dobra, ta bawełna to już chyba nie wzrośnie, powiem wam. Ja nie mam na nią pomysłu kompletnie. To zaorać trzeba po prostu i coś nowego posadzić. Ja teraz oram i to okay. Też zaoraj. I posadzimy tanie jakieś zboże. A mamy sprzęt do tego, czy znowu trzeba brać? A mamy, dobra, ty masz. No ja mam, ale to sobie zajęty jestem. No, to jak skończy, to ja chętnie przejmę. A gdzie są jajka? W kurach. U kur. W dupie? Dosłownie. To jest kloaka akurat. Ach, Boże. Jezus, przepraszam, nie wiedziałem. No to tam są. Ale one nie powinny po prostu leżeć na ziemi? Te jajka? Chyba, że trzeba podejść do jakiegoś punktu i zrobić skolekcjonuj wszystkie jajka. Co też to może one się na automacie sprzedają co jakiś czas. Tak? Nie wiem, może. To by było sensowne uproszczenie. Dobra. W każdym razie, jak skończysz korzystać z tego sprzętu, to dawaj znać. Adrian też tam co robi, to zobacz jak u niego z tematem. Może on już skończył. Dobra. Ja będę kończyć. Także no dobra. Dzięki za gierkę i... Kiedy znowu gramy? Nie wiem, ustawimy się jakoś. Zajebiście. No, to trzymajcie się. To się trzymaj. Pa, pa, pa. Czy tu wodę też nie trzeba nanieść? Nie, wykluczone. Ale chyba mam nawet... No tutaj była taka beczka z wodą. Obok stała taka stara, zardzewiała. Może tam można sobie czerpnąć. Może. A może z rzeki mogę nabrać? A to jest w sumie rzeka, no. Ej, można na przykład zrobić staw z ryby? No, to się średnio nadaje, powiem ci. To teraz można gadać o tym. Cześć Adamek, dzień dobry. Czy mecha Butcher jest wlazł na drzewo? Tak. No bo to nie bardzo jest praca dla tylu osób, nie? Bo mam tylko trzy pola małe w sumie. No wiesz, zawsze można po prostu kolejne pole dokupić, tylko że już szkoda no kasy. Można, ale... No właśnie, nie? To jest szkoda kasy, to. Więc ja bym tutaj właśnie dlatego bym zaczął coś takiego, co łatwo się zbiera. Najtańszym kombajnem najlepiej. No. I dzięki temu można faktycznie na tym zarobić pieniądze. Ej, Adrian sobie poszedł, to weź sobie jego kultywator. Stoi w niebieskim traktorze. A gdzie jest niebieski? To jest zielony i... O, dobra, jednak wrócił. Czemu to tyle trwa? Ej, biegniesz w miejscu w ogóle. Popierdalasz tak śmiesznie. Uważam, że powinny być sądowe kary za wysoki ping w grach. No masakra w ogóle, ile można synchronizować. To jest najdłuższa synchronizacja w grze, jaką widziałem. No. O.
Teraz to się zapalam. A, mówiłeś niebieski, dobra. To tam jakiś niebieski stoi faktycznie. No. Ziemniaki są gotowe do zbioru. No to wiem, ale właśnie chcę je zaorać. Czemu? Bo nie opłaca się zbierać tych ziemniaków, bo to wypożyczenie kosztuje 25 tysięcy tego sprzętu, a dostaniesz 3 tysiące za zbiór. Ale bez kitu, ja nie rozumiem, dlaczego nie zrobili opcji zbierania ręcznie. Nie wiem, w sumie mogliby, nie? No! Ja bym klaskał. To jest stara klaska dla poru ziemniaków. Chciałbym, żeby wróciły te stare dowcipy z twoją starą. No nie było jakieś śmieszne. Szczególnie wymagające, myślę, że jednoosobowo jesteś w stanie je reaktywować. Nie, bo to nie jest to samo, jak sam sobie opowiadasz żarty. Czy on jest opuszczony? To? Kultywator, oczywiście. No tak, możliwe, że jest opuszczony, no. Jakby się podnosi. Hello, BHP, panie. Deski też kiblu nie opuszczacie? Pomidor. To je zostawiło, super. Muszę powiedzieć, czy że... podwójny rządek, o Jezu, ale maniano odwaliłem. No, chyba zrobiłem. No dzień dobry, witam za hościka, dziękuję ślicznie. Ty, ja mam w ogóle światła w kolorze flagi Polski. Czyli biało-czerwone? No. To pewnie są wasze cofania włączone. To jeszcze muszę poprawić. Czemu ja sobie nie oddałem tej kamery? Nie rozumiem tego kompletnie. Przecież jest dużo łatwiej przy takich działaniach. No, to prawda. Ja w ogóle mam wrażenie, że kamera jest przypisana do pojazdu. Nie, no nie wiem. No może sobie oddalić tak zawsze, więc... O, to jest jeszcze taki pasek niezrobiony. Jezu, wyprostowanie tego toru jazdy to jest masakra. Najbardziej pocale są trzcina, soja i rzepak na starcie. No dobra, no. Możemy to zrobić. Trzcina, soja i rzepak. To mówiłem rzepak ostatnio, to się nie chcieli słuchać. Bawełna nie pykła. No właśnie nie chciała wzrastać ponownie, nie rozumiem dlaczego. Nie wiem, może pewnie, bo to trzeba pewnie nawozić jakimiś gównami drogimi. Nie stać nas na bawełnę. No mieliśmy nawiezione na 100%, chyba nie chodzi o to, żeby nawieźć do 100%, nie? Mieliśmy 50%. No, było 50. Przydała się kierownica. No właśnie, kurczę, mam i trochę korci, żeby wyciągnąć, bo na PC tam z tego co kojarzę też działa. Dobra. Kurde, ładnie jest. Znaczy to dobra, to się ten kawałek to naprawię, co popsułem. Nie będzie git. Nie będzie. Dobra. Boże, jakie skupienie potrzebuję, żeby to robić. Niby taka prosta gra, nie? No to dobra, to możemy sobie kurde coś tu poszedć. Majki pisze, że przyszedł do mnie, bo lubię rzepak, a ty nie. A nie powiedziałem, że nie lubię rzepaku. Ja cichę nie mówię, że nie chcę rzepaku. Po prostu wyjaśnijcie to między sobie, panowie, bo to niesmak pozostanie. Sraka. Dobra. O Jezu, i znowu zostawiłem. Mogę cofnąć? Teraz mogę. Ale to nie jest łatwe. To ja oddam. Oddam ten kurwa traktor. A, cześć Juchi w ogóle. Myślałem, że tu Junka pisze. Dzień dobry, witam, witam. Jakby ona pisała, to byś Ola. Wspaniały streamer. Nie, tylko żebym się nie witał po raz drugi. Czy ty, Juchi, jesteś gotów na jutro? Co jest jutro? Jutro jest Rides Destiny.
Jutro jest nowy sezon w Fortnite. No, dlatego gramy Raid Destiny. Przybliż rzepak. No kurde, nie wiem czy lubię, jak są pieniądze z niego, to lubię. Bierzemy teraz tak. Jezu, jak trzymanie się prostej linii jest w tej grze proste. Materialista. A ty rozumiem, wyznajesz rzepak, nie? W chacie masz kurwa zdjęcie rzepaku na ścianach. W końcu Fanatyka oglądałem swoją drogą. Jestem fanatykiem rzepaku. Czytałbym pastę. Ma dobre, sensowne podstawy, coś czuję. A, wypożyczę sobie. Nie wypożyczę. Wypożyczę ten mniejszy, bo kosztuje tylko 600. Czy nauczyłeś się dzisiaj czegoś, listwa? Czy twoja przygoda na farmie kolejnym razem będzie jakaś tak, lepsza? Tak, nauczyłem dzisiaj. 1000 litrów. W sumie więcej nie wejdzie, nie? Dobra, kupię dwa. Ile kurwa traktorów mamy? 3 albo 4. Co aktualnie jest bez sensu, więc możemy część oddać. A jako, że ty wiesz, jak się to robi, a ja nie, to możesz to zrobić. Jezus, no patrz, wchodzisz P. No. Garaż. Która to jest zakładka garaż? Na dole masz. Garaż. A faktycznie, masz... Jesus. I to może pożyczone przedmioty i robisz zwróć, nie? To. Nie wiem, którego ty używasz. To jest pod backspace'em, dobra, widzę teraz. Ale tu mam tylko dwa przedmioty. Zwróciłem, no. Czy ja nie zwróciłem czegoś, na czym jadę? A, tak. O, nie wiedziałem, że da się zwrócić, kuźwa. O, nie. Przez przypadek... Wiesz, że masz coś kombajn do traktorka? Kombajn do traktorka mam? Co? Jak kombajn do traktorka? Że to? Ej, czy ja mogę ładowarkę teleskopową oddać? Ja zauważyłem, że najwięcej czasu w tej grze tracę na próbie oszczędzenia czasu. Nie? Jakby po prostu są bardzo nieudane próby oszczędzenia czasu i potem wychodzi jeszcze gorzej. Czy ja mogę oddać ładowarkę teleskopową? Będziesz jeszcze na razie karmił kury? Dobra, mniejsza, nie pytam się. Mówisz o tym wózku widłowym, tak? Tak, kombajn oddaję, bo niepotrzebny. Przyczepy oddaję, żeby nie płacić bez sensu. No, słusznie. Header też oddaję. I zostało nam... Dobra, wózek odpierdalaj. Mam jeden traktor, w sobie siewnik i koziarkę, którą potrzebujesz do świnkę, działają jak kombajn, jest coś tańsze. Ale to działa jak kombajn. Ale to się zbiera. Może jest tańsze. Dobra, mniejsza, na razie siewnik. Wezmę sobie średni ciągnik. Swoją drogą jest ładowarka kołowa, nie musiałeś kupować tego jebanego wózka. Ale ona jest w sumie droga, więc już lepiej, że wózkiem jechałeś. No właśnie. Poza tym się dobrze nie bawiłem, więc halo. Wygląda jak stary Ursus. Kup. Nie. Nie kupuję, wypożycz. Chociaż dobra, kupię. Jeden musimy posiadać przynajmniej, bo póki co nie mamy żadnego swojego traktora nawet, nie, ale jesteśmy super rolnikami. Jak tu na drifcie się dobrze kosi, to wszystko jora. No dostarczyłem pierwszą paczkę prosto w kury, to się zgadza. Jak się wybiera? Enterem. Co? Ale gówno, to tylko na jedną tę paczkę. Jak się... Czekaj. Powiem ci, że jak pierwszy raz graliśmy, to chyba mieliśmy lepszy stan konta. Chyba tak. Bo mieliśmy duże pole. I kupiliśmy wtedy, pamiętam, a teraz mamy małe pole. Ciągnik na własność. Tak. Więc trzeba kupować ciągniki. I duże pola. I kupić duże pola albo rozszerzyć, bo możemy kupić pług i sobie w sumie na przykład 19 rozszerzyć, nie? No, czy co, można niby. Dobra, jadę traktorem. Cześć, sushi, dzień dobry.
Jest zajmowanie się takimi pracami w nocy, to jest najgłupszy pomysł na świecie. Zaraz osiadowi granicę. Chyba tak zrobimy. Ej, ogólnie wiesz co, mieliśmy lepszy stan konta, bo to była pożyczka na 200 tysięcy wzięte. A, ty, faktycznie, było coś. I nie wiem jak to się stało, ale była. Andrzej, kompletnie nie zrozumiałem niestety, więc jakbyś mógł w inne słowa to ubrać. Gdzieś to jest droga. To jest szybsza droga. Dopiero teraz ogarnąłem. Tu ale gorsza, bo między drzewami. Dobra. Chyba wszystko zaorane, natomiast nie jestem pewien, bo jest ciemno. Polatam latarką jeszcze. No, pracujemy 24/7, nie? Kiedy będę maszyny rolnicze kładł na dachu? No już na boku dzisiaj kładłem, więc myślę, że na razie wystarczy. Bio. Dobra, teraz tak. Dobra. Pole, łyse pole, jest zaorane. Można wspaniale działać dalej. To oddaj kultywator i weź siewnik i zasiej coś. Albo nie, weź pług i spróbuj rozszerzyć 19. W ogóle wszystkie pola, bo wiem, że można, bo jakby kupiłem więcej terenu niż jakby są granice pola, nie? Może da się zaorać po prostu pługiem. I dzięki temu co ty chcesz, żebym ja orał? Trawę o wokół pola, żeby było większe pole. Jak będzie większe pole, to będzie więcej. Nie, zobaczyć. Bo ja jeździłem z opuszczoną tą maszyną i nic się nie działo. Ale kultywatorem, a ja mówię o pługu. Musisz gdzie on sobie jest? Wynająć pług. No w sklepie, no. A, wynająć, dobra. Ty, ja nie wiem, czy mi się chce teraz. Ciebie mnie. No nie, w sensie, żebym kończył zaraz. A jak teraz pojadę tam na misję, to zaraz się znowu zrobi z tego pół godziny. Ja tu już patrzę na licznik, że widzę, że zaraz dwie godzinki cykną. Czy ja sieję? Ta da ta ra ta ta ra ta ra ta 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 ta. Dobra, widzę, że tym bardziej kończę, bo coś ciekawego się dzieje w internetach. A co się dzieje? Stare konto Destiny dodało tweeta z jakąś zaszyfrowaną wiadomością, a ja lubię takie rzeczy, to idę sobie pobadać temat. Znowu będziemy jeździć wykupywać jakieś gówno? Nie będziemy, spokojnie. To tak się tam to było wyjątkowe. Dobra, ja panie listwa lecę, można się gdzieś w weekend chyba zgadać na jakieś oranie. Możemy w piątek nawet, bo ja mam o 22 zmianę nocną, to sobie za 2 godziny mogę pojeździć. Chyba, że idziesz chlać. Nie, w piątek chyba nic nie mam. No to możemy w piątek o 8, nawet wcześniej możemy. No dobra, to ja będę pewnie koło 19 kończył robotę, także coś zjem i mogę śmigać za traktorkiem. Okej, super. Dobra, to in touch, see you. No, to elo. Dobra. Dobra, to wyłączony. Dobra, moi drodzy, czekajcie, bo was nie widzę w ogóle. Gdzie wy jesteście? Tutaj mam czaty. Dzień dobry. Będę uciekał. Dzisiaj troszkę później się odpaliłem, więc też troszeczkę wcześniej kończę. Ale tak jak słyszycie, będziemy się jeszcze gdzieś tam zgadywać na kolejne farmienie. Szczególnie, że no już jakiś tam przydział obowiązków tutaj mamy. Już mniej więcej wiemy, co jest do zaplanowania, co jest do zrobienia. Ja sobie w końcu coś dochodowego, jakiś rzepak na przykład posieję i się nim zajmę. Będę go tutaj pieścił, będę mu śpiewał, będę mu tańczył. Kurki oczywiście będę doglądał, bo podejrzewam, że nikt więcej tego nie będzie robił. Muszę się tylko jeszcze nauczyć, jak zbierać z nich te jajka i jak je sprzedawać. Czy to się dzieje jakoś automatycznie co jakiś czas, czy może w ogóle i trzeba tutaj się wszystkim manualnie zająć. No, w każdym razie idę sobie. Dobrej nocki wam życzę. Buziaczki. Przerzucę was do listwy, żebyście mogli dalej pooglądać. Pa, pa.